Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, celem niniejszego wystąpienia jest podzielenie się doświadczeniami stworzenia, prowadzenia, rozwijania Biblioteki Cyfrowej oraz jak ten rozwój wpłynie na działalność Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej udostępnia zbiory cyfrowe od 2004 roku, a więc to już 10 lat naszej działalności. Wystąpienie obejmie krótką relację ze stanu aktualnego. Jest to stan na 31 marca 2013 roku. Koncepcję rozwoju w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, DECINT, który będzie zlokalizowany w nowym budynku biblioteki. Wdrożenie archiwizacji zbiorów DBC w usłudze Platon U4 na przykładzie kolekcji Politechniki Wrocławskiej. To wdrożenie ma miejsce już od grudnia 2011 roku. Kolejny punkt to długoterminowe składowanie danych w bibliotekach cyfrowych i kilka atutów, wymienimy kilka atutów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Z inicjatywy Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich oraz Politechniki Wrocławskiej, w tym Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego i Biblioteki Głównej JOINT, powstało w 2006 roku Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, w skład którego początkowo weszło 11 instytucji. Koordynatorem konsorcjum jest Biblioteka Główna Politechniki Wrocławskiej. Więcej na temat konsorcjum funkcjonowania, zadań koordynatora będzie można przeczytać w materiałach pokonferencyjnych. Obecnie zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej tworzy 20 instytucji, w tym 18 uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry, Opola, Wałbrzycha, Legnicy, Głogowa, Nysy. I chyba wszystkie uczelnie wymieniłam. Tak, i te zbiory, nazwy kolekcji odpowiadają nazwom instytucji. Jak widać, jest ogromna różnorodność w zasobie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zbiory są różnorodne, ale identyfikowalne z nazwą uczelni. Bardzo istotnym elementem funkcjonowania każdej biblioteki cyfrowej jest współpraca. Biblioteka cyfrowa nie może istnieć odrębnie. Jej działalność polega na tym, aby współpracować w ramach biblioteki, na przykład z oddziałem magazynów udostępniania, jest niezbędna selekcja zasobów do digitalizacji. Oczywiście z władzami uczelni, które powinny stworzyć takie możliwości przy tworzeniu, takie możliwości prawne, aby zasoby reprezentowane były jak najliczniej. Oczywiście tutaj problemem będzie przekonanie autorów do tego, aby zechcieli swoje prace zamieszczać w bibliotece cyfrowej. My w tej chwili wszystkie czasopisma wydawane w uczelni gromadzimy w DBC, sporą część doktoratów i dosyć sporą, ale ciągle niezadowalającą liczbę publikacji naszych pracowników. Oczywiście to są publikacje, które są wydawane w oficynie wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. W przyszłej lokalizacji w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowo-Technicznej zamierzamy nawiązać szeroką współpracę również z laboratoriami naukowo-badawczymi, które powstaną właśnie specjalnie w celu wspierania biblioteki, uczynienia jej jak najbardziej nowoczesną, innowacyjną, i takie zadania będą podejmowane. Oczywiście współpraca z partnerami projektu, ponieważ jeśli chodzi o Środowiskową Bibliotekę Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby innowacyjnej gospodarki, ten projekt posiada partnerów. Oprócz Politechniki partnerami są Wrocławskie Centrum Badań AIT+,
z Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur Badań Strukturalnych PAN oraz Uniwersytet Przyrodniczy, z którym już współpracę nawiązaliśmy w 2006 roku, podpisując umowę konsorcyjną, ponieważ konsorcjum funkcjonuje właśnie od 2006 roku. I jeszcze oczywiście tą współpracę zamierzamy poszerzyć na podmioty naukowo-badawcze, biznesowe, gospodarcze i instytucje kultury. To oto przykłady współpracy. Oczywiście współpracujemy razem, tworząc zasoby cyfrowe, rozproszone zasoby cyfrowe bibliotek poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych, która obecnie liczy 105 bibliotek cyfrowych, z tym, że kilka jest w budowie. Federacja Bibliotek Cyfrowych to ponad 310 instytucji, około 1 330 000 publikacji. Nasze zbiory można znaleźć w portalu Europejskiej Multimedialnej Biblioteki Cyfrowej Europeana. Można je znaleźć również w repozytorium DART Europe. Tu są oczywiście prace doktorskie i prace habilitacyjne, ale też dziedzictwo kultury i niestety dostęp do rękopisu pana Tadeusza nie jest tak prosty, aby każdy użytkownik mógł ten rękopis obejrzeć. W DBC może obejrzeć dzięki temu, że Zakład Narodowy imienia Ossolińskich udostępnił w DBC swoje zasoby. Zasoby są reprezentowane oczywiście przez wszystkie instytucje należące do konsorcjum. Najliczniej swoje zasoby prezentuje Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny i Papieski Wydział Teologiczny. Inne uczelnie miałyby małe szanse na zbudowanie biblioteki cyfrowej. Może tych zbiorów, które mogą udostępniać, nie jest tak dużo, ale one stanowią o różnorodności i o tym, że w ogóle te zbiory można obejrzeć w internecie. Na tym diagramie przedstawiono kolekcję Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i widać, że książki stanowią bardzo istotny element tego zasobu. Książki, czasopisma, rozprawy doktorskie, habilitacyjne. Jeśli chodzi o kolekcję Politechniki Wrocławskiej, w ostatnim czasie digitalizowaliśmy znaczny zbiór czasopism, dlatego tych czasopism jest dużo, ale tak jak wspomniałam wcześniej, są również współczesne zbiory, współczesne publikacje z oficyny wydawniczej. Kto ogląda nasze zbiory? Kto zagląda do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej? Proszę Państwa, prawie cały świat. 146 krajów świata, stąd zanotowano odwiedziny. Od 2004 roku odwiedziło nas 11 300 000 użytkowników. Czy warto tworzyć bibliotekę cyfrową? Tu jest odpowiedź. Warto. Co nas czeka w przyszłości? Dotychczas mamy kadrę, to są 4 osoby plus osoba zarządzająca, na powierzchni 30 metrów kwadratowych. Co nas czeka w nowej rzeczywistości, w nowym budynku? Kadra 14-osobowa, powierzchnia 270 metrów. Budynek z zewnątrz prezentuje się okazale, można go zobaczyć przechodząc w kierunku Placu Grunwaldzkiego. Wewnątrz równie imponujący, a niebawem, myślę, następna konferencja to już właśnie w tych ogromnych przestrzeniach nowoczesnych, przyjaznych. I myślę, że Państwo chętnie odwiedzą bibliotekę za 2 lata, bo konferencja prawdopodobnie za 2 lata. Nowe technologie i nowa infrastruktura. Można byłoby powiedzieć e-technologie i e-infrastruktura, bo to są pojęcia, które występowały na ostatnich, prezentowano je na ostatnich konferencjach, takich znaczących jak 10-lecie konsorcjum Pionier. I co chcemy zbudować w tej nowej rzeczywistości? Przede wszystkim, ja tutaj, żeby króciutko i obrazowo przedstawić Państwu nasze plany, przedstawię tylko stanowiska, jakie będą
funkcjonowały w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowo-Technicznej. Stanowisko skanowania starych druków i cennych zbiorów, skanowanie do formatu A1. Oczywiście można skanować większe formaty, tylko trzeba składać te pliki. Stanowisko do masowej digitalizacji zbiorów, co jest całkiem nowego dla nas. My dotychczas nie mieliśmy takich możliwości. Chcemy skorzystać z artykułu 28 punkt 3 ustawy o prawach autorskich, prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępniać w naszej cyfrowej bibliotece wszystkie zasoby biblioteczne, oczywiście wszystkie z czasem. Stanowisko do automatycznego skanowania dokumentów, oczywiście cała dokumentacja biblioteczna, uczelniana. Ponadto, jeśli chodzi o skrypty, podręczniki, to te, które można pozbawić grzbietów i skanować. To stanowisko będzie wsparciem do masowej digitalizacji. No oczywiście oprócz tego stanowiska obiegu zbioru drukowanych dokumentów, opracowania skanów, gromadzenia plików, archiwizacji plików cyfrowych. Stanowisko zarządzania procesami, stanowisko koordynacji i współpracy. Trzy minuty jeszcze. To ja muszę przerwać. To tylko powiem, że w nowej bibliotece będą stanowiska fotografii 2D, 3D, skanowania 3D i oczywiście zaopatrzone w odpowiednie narzędzia. A jak na nowoczesną bibliotekę przystało, będzie oczywiście przetwarzanie wszystkich danych w chmurze, co daje współdzielenie infrastruktury, usługi skalowalne na żądanie, możliwość zdalnego korzystania i wsparcie dla bezpieczeństwa informacji. Przepraszam. Jeszcze druga część wystąpienia. O długoterminowej archiwizacji plików postaram się bardzo szybko. Wraz z dynamicznym rozwojem bibliotek cyfrowych w Polsce, związanym z tym masową digitalizacją zbiorów, coraz istotniejszym problemem staje się długoterminowa archiwizacja plików, która jest niezbędnym elementem bibliotek cyfrowych. Przez prawie 10 lat istnienia kolekcji Politechniki Wrocławskiej w DBC wzbogacona została ona o ponad 7 tysięcy publikacji i jeszcze do niedawna pliki były te przechowywane na płytach CD, DVD oraz na dysku sieciowym, co stwarzało niebezpieczeństwo utraty danych. Od grudnia 2011 roku rozpoczęliśmy proces archiwizacji w systemie przechowywania danych Platon oraz na lokalnej macierzy dyskowej. Projekt Platon, a dokładnie projekt Platforma Obsługi Nauki Platon, etap pierwszy, kontener usług wspólnych, realizowany jest od 2008 roku przez konsorcjum Pionier. Celem tego projektu było uruchomienie 5 usług, w tym właśnie usługi powszechnej archiwizacji, która to jest skierowana do jednostek prowadzących działalność naukową lub edukacyjną, zapewnia archiwizację i przechowywanie danych na taśmach LTO i macierzach dyskowych w minimum 2 miejscach w Polsce, tworzenie kopii zapasowych, swobodny dostęp do danych 24 godziny na dobę w oparciu o certyfikaty cyfrowe i za pomocą programów takich jak na przykład WinSCP, który właśnie jest na tym obrazku po prawej stronie. Ważnym elementem przygotowawczym do archiwizacji było ustalenie struktury katalogów. Pośród kilku propozycji wybrana została ta najprostsza, tak aby ułatwić w przyszłości odnajdywanie wybranych publikacji. Tu chciałabym zwrócić uwagę na te katalogi, książki, czasopisma, rozprawy, które znajdują się w kolekcji Politechniki Wrocławskiej. Katalog innej biblioteki jest obecnie pusty, z przeznaczeniem, że jeśli jakieś biblioteki, które w konsorcjum z nami są, chciałyby archiwizować u nas, to właśnie ten jest katalog dla nich. Różne to są katalogi, gdzie są przechowywane publikacje, które nie znajdują się, nie są ani książkami, czasopisami, ani rozprawami, a ostatni katalog publikacji, które z różnych powodów nie zostały wprowadzone do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Najczęściej jest to związane z prawami autorskimi, gdyż nie minęło jeszcze 70 lat od śmierci autora. No i struktura może być rozbudowywana w ramach przyszłych potrzeb.
Każda publikacja jest pakowana w archiwum RAR, ZIP lub TAR, zawierający pliki prezencyjne, déjà vu PDF lub w nielicznych przypadkach HTML, pliki źródłowe, TIFF i bardzo nielicznych JPEG-i, opis metadanowy i miniaturka okładki lub strony tytułowej. W czasie prac archiwizacyjnych został stworzony taki schemat czynności, które muszą być wykonane przy każdej publikacji, ale ona zazwyczaj jest rozszerzana o kolejne czynności, gdyż każda publikacja jest, wymaga czasem innych też, różne są po prostu. Minutka. Tak, już kończę. Tak, jak już wspomniałam, proces archiwizacji zaczął się w grudniu 2011 roku. Została stworzona baza danych specjalnych i do maja 2013 roku zarchiwizowanych zostało około 90% publikacji znajdujących się w kolekcji Politechniki Wrocławskiej, których rozmiar po spakowaniu zajmuje, przekracza 5 terabajtów. I teraz tak, otwarcie nowego budynku Biblioteki Politechniki Wrocławskiej sprawi, że przed archiwizacją pojawią się nowe wyzwanie. Masowa digitalizacja zbiorów będzie wymagać tworzenia lub wykorzystania już istniejących narzędzi wspomagających archiwizację. Takich jak na przykład, przykładem takiego oprogramowania są narzędzia poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, D-Lab DRCO. Przede wszystkim ten DRCO jest to system długoterminowego przechowywania umożliwiający migrację i konwersję danych źródłowych, zapewniając dostępność zasobów bez względu na zmiany technologiczne i jest, co bardzo ważne, kompatybilne z systemem Delibra, który to jest system biblioteki cyfrowej i usługą Platon, której obecnie archiwizujemy zbiory. No i tu już, sekunda atuty DWC. To znaczy, może skoro mamy mało czasu, ja mam mało czasu, to tylko atutach, które będą w przyszłości w DCINT, Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowych, o którym w sumie pani dyrektor już wspomniała, także ja dziękuję.